Brawo w historii, a za chwilę pierwszy medal w historii dla Polski, jeżeli chodzi o maraton na najważniejszych imprezach. Nie było tego krążka na Mistrzostwach Świata, nie było na Igrzyskach Olimpijskich i musieliśmy czekać na Jareda Szeguma, zawodnika, który przyjechał do Polski 15 lat temu. Jak mówił, Poland, Poland, nie ma znaczenia, nie wiedział, gdzie wylądował, nie wiedział, gdzie to jest Bydgoszcz. Przyjechał na Mistrzostwa Świata Juniorów i został, uciekł, bo nie chciał walczyć na wojnie z Erytreą i obronił się. Lekka atletyka, bieganie uratowała mu życie. A dzisiaj, po 15 latach, odnosi największy sukces w karierze. Jared Szegumo, mamy 11 medal na Mistrzostwach Europy. I to jest piękna historia tego zawodnika. Piękna historia zawodnika, który jeszcze 3 lata temu chciał wracać do Anglii, aby rozwozić ładunki wózkiem widłowym. Powiedział, że to jest lepsze. Teraz ma wynagrodzenie.